Punkt siódmy. Narodzenie dzieciątka Jezus. Widziałam, jak Józef na zajutrz dla Maryi w tak zwanej grocie ssania, grobowcu mamki Abrahama, Maracha zwanej, obszerniejszy od grotu z żłóbkiem, urządził miejsce do siedzenia i do spania. Przepędziła tam kilka godzin, podczas których Józef grotę z żłobkiem lepiej uprzątnął i uporządkował. Przyniósł też jeszcze z miasta rozmaitych mniejszych sprzętów i suszonych owoców. Maryja powiedziała mu, że tej nocy nadejdzie godzina narodzenia jej dzieciątka, będzie wówczas dziewięć miesięcy. Jak poczęła z Ducha Świętego. Prosiła go, by ze swej strony wszystko uczynił, iżby od Boga przyrzeczone w sposób nadprzyrodzony poczęte dzieciątko jak najlepiej na ziemi uczcili. Niechaj z nią połączy modlitwę swoją za ludźmi twardego serca, którzy mu żadnego przytułku dać nie chcieli. Józef powiedział Maryi, iż przyprowadzi z Betlejem kilka pobożnych znanych mu niewiast do pomocy, lecz Maryja nie przyjęła tego, mówiąc, iż nikogo nie potrzebuje. Była piąta godzina wieczorem, gdy Józef świętą dziewicę znowu do groty z żółbkiem zaprowadził. Tutaj zawiesił jeszcze kilka lamp. Także oślicę, która radośnie powróciła z pola, zaopatrzył w schronisku przed drzwiami. Gdy Maryja powiedziała, iż jej czas się zbliża, iżby więc udał się na modlitwę, opuścił ją i poszedł na miejsce, na którym sypiał, by się modlić. Jeszcze raz, nim wszedł do komórki swojej. Wejrzał w głąb groty, gdzie Maryja plecami do niego zwrócona, klęcząc, modliła się na swym posłaniu, z twarzą na wschód zwróconą. Widział grotę napełnioną światłem, a Maryja była jakby płomieniami otoczona. Wydawało się, że jak Mojżesz wpatruje się w krzak koryjący. Upadł, modląc się na twarz i nie oglądał się już więcej. Widziałam, jak blask naokoło Maryi coraz się powiększał. Świateł, które Józef zapalił, nie było już można widzieć. Klęczała w szerokiej, białej szacie, która i przed nią była rozpostarta. O godzinie dwunastej była w modlitwie zachwyconą. Widziałam ją z ziemi podniesioną w górę, tak, iż widać było pod nią podłogę. Ręce miała na piersiach, na krzyż złożone, blask około niej powiększał się. Nie widziałam już powału groty. Zdawało się, jakoby droga ze światła ponad nią. Aż do nieba prowadziła, w której jedno światło przenikało drugie, i jedna postać przenikała drugą, i kręgi światła przechodziły w kształty i postacie niebiańskie. A Maryja modliła się, patrząc ku ziemi. W tej chwili porodziła dzieciątko Jezus. Widziałam je jakby jaśniejące, maleńkie dziecię, jaśniejsze nad wszystek inny blask, leżące na pokryciu przed jej kolanami. Wydawało mi się zupełnie małym i że w oczach moich rosło. Lecz to wszystko było tylko poruszeniem pośród tak wielkiego blasku, tak iż nie wiem, czy. I jak to widziałam? Nawet martwa przyroda była jakby na wskroś poruszona. Kamienne posadzki i ściany groty zdawały się być żywe. Maria była jeszcze przez pewien czas tak zachwyconą, i widziałam, jak chustkę na dzieciątko kładła, lecz go jeszcze nie podniosła ani brała w ręce. Po dość długim czasie widziałam, że dzieciątko zaczęło się poruszać i płakać. Maryja zdawała się przychodzić do siebie. Wzięła dzieciątko, zawijając je chustką, którą na nie położyła, przycisnęła je do piersi i siedziała zasłonięta zupełnie razem z dzieciątkiem. I zdaje mi się, że je karmiła. Widziałam też, że aniołowie w ludzkiej postaci naokoło niej na twarzy leżeli. Mniej więcej godzinę po narodzeniu zawołała Maria świętego Józefa, ciągle jeszcze w modlitwie zatopionego. Gdy się do niej zbliżył, rzucił się na Bożnie z radością i pokorą na kolana i padł na oblicze. Maryja zaś jeszcze raz prosiła Go, iżby oglądał święty dar niebios. Wtedy wziął dzieciątko na ręce. Święta dziewica zawinęła teraz dzieciątko Jezus w okrycie czerwone, a na to położyła białe aż do ramionek, wyżej zaś dała inną chusteczkę. Tylko cztery pieluszki miała przy sobie. Położyła je potem do żłupka, który napełniony był sitowiem i innymi delikatnymi roślinami i okryty zasłoną po bokach się zwieszającą. Żłóbek stał ponad korytem kamiennym, które równo z ziemią po prawej stronie wejścia do groty się znajdowało. Tam gdzie grota ku południowi jest więcej wysunięta. Posadzka tej groty leżała nieco głębiej aniżeli druga część, gdzie się dzieciątko narodziło. Gdy włożyła dzieciątko do żłobka, oboje stanęli obok, płacząc i śpiewając hymny. Święta dziewica miała swe posłanie. I miejsce do siedzenia obok żółbka. Widziałam ją w pierwszych dniach w prostej postawie siedzącą, a także na boku leżącą. Nie widziałam jej jednakowoż, bynajmniej chorą lub wyczerpaną. Przed i po porodzeniu była ubrana zupełnie biało. Gdy ludzie do niej przychodzili, Siedziała po większej części obok żłubka, więcej owinięta. W nocy, w chwili narodzenia, wytrysnęło w innej, na prawo położonej grocie piękne źródło, obficie wypływające, któremu Józef nazajutrz wykopał odpływ i studnię. Wprawdzie wśród tych widzeń, których przedmiotem było zdarzenie samo, a nie uroczystość kościelna, nie widziałam takiej promiennej radości w przyrodzie, jak widzę innym razem w czasie Bożego Narodzenia, kiedy ta radość ma wewnętrzne znaczenie. Lecz mimo to widziałam wesele nadzwyczajne, a na wielu miejscach, aż do najdalszych stron świata. Widziałam o północy coś nadzwyczajnego, Co mnóstwo dobrych ludzi radosną tęsknotą, Złych zaś trwogą napełniało. Widziałam też liczne zwierzęta radośnie wzruszone, Liczne źródła wytryskające i wezbrane, Na wielu miejscowościach kwiaty wyrastające. Zioła i drzewa jakby orzeźwienie czerpiące i zapach wydające. W Betlejem było ponuro, a na niebie świeciło posępne, czerwonawe światło. Zaś w dolinie pasterzy, naokoło żłubka i w dolinie groty ssania, zalegała orzeźwiająca, lśniąca mgła wilgotna. Widziałam trzody przy pagórku, trzech pasterzy przewodników, pod szopami, a przy dalszej wieży pasterskiej, częściowo jeszcze pod gołym niebem. Widziałam trzech pasterzy przewodników wzruszonych cudowną nocą, przed swą chatą stojących, oglądających się na wszystkie strony i spostrzegających wspaniały blask nad żłóbkiem. Także pasterze przy więcej oddalonej wieży byli w wielkim ruchu. Wstąpiwszy na rusztowanie wieży, spoglądali w okolicę żłupka, nad którym światłość spostrzegli. Widziałam, jak obłok ze światła stąpił na owych trzech pasterzy. Spostrzegłam też w nim jakieś przechodzenie i przemienianie się w kształty i słyszałam zbliżający się słodki, donośny, a jednak cichy śpiew. Pasterze przestraszyli się z początku, lecz wnet stanęło pięć lub siedem jasnych, miłych postaci przed nimi, wstęgę wielką, jakby kartkę trzymając w rękach, na której napisane były słowa głoskami, jak ręka wielkimi. Aniołowie śpiewali Gloria. Okazali się także pasterzom przy wieży i nie wiem już, gdzie jeszcze więcej. Pasterzy nie widziałam natychmiast do żłóbka spieszących, dokąd owi trzej pierwsi może półtorej godziny drogi mieli. Owi zaś pasterze przy wieży, pewno jeszcze raz tyle. Lecz widziałam, że natychmiast rozważali, co by nowonarodzonemu Zbawicielowi w darze ofiarować. I że czym prędzej te dary zbierali. Owi trzej pasterze już bardzo rano, przybyli do żłupka. Widziałam, że tej nocy Anna w Nazaret, Elżbieta w Jucie, Noemi, Hanna i Symeon w świątyni mieli widzenia i objawienia o narodzeniu zbawiciela. Dziecię Jan niewymownie było uradowane. Tylko Anna wiedziała, gdzie było nowonarodzone dzieciątko. Inne niewiasty, a nawet Elżbieta, wiedziały wprawdzie o Maryi i widziały ją wśród wizji, lecz nic o Betlejem nie wiedziały. W świątyni widziałam rzecz dziwną. Zapisane zwoje saduceuszów kilkakrotnie wypadły ze swych przechowków. Wskutek tego powstała wielka trwoga. Przypisywali to czarodziejstwu i wiele pieniędzy zapłacili, by to zachować w tajemnicy. Widziałam, że w Rzymie nad rzeką w okolicy, gdzie mnóstwo żydów mieszkało, wytrysło źródło jakby oliwy i wszystko bardzo się zdziwiło. Także, gdy się Jezus narodził, Rozpadł się wspaniały posąg Bożka Jowisza, wskutek czego wszystko się zatrwożyło. Składali ofiary i pytali się innego Bożyszcza, zdaje mi się, wenery, a szatan z niej powiedzieć musiał. Dzieje się to dlatego, ponieważ dziewica bez męża poczęła i porodziła syna. Oznajmiła im też cud. Z owym źródłem oliwy. Na tym miejscu stoi teraz kościół najświętszej Maryi Panny. Lecz widziałam, iż kapłani bałwochwalczy wskutek tego zdarzenia bardzo byli zatrwożeni, a w zwojach następującą odszukali historię. Przed mniej więcej siedemdziesięciu laty. Przy ozdobili tego bożka bardzo wspaniale złotem i drogimi kamieniami. Wiele hałasu z nim robiąc i składając mu liczne ofiary. Żyła wówczas w Rzymie bardzo dobra, pobożna niewiasta utrzymująca się ze swojego majątku. Nie wiem na pewno, czy nie była Żydówką. Miewała widzenia. I musiała prorokować, powiadała też czasem ludziom przyczynę ich niepłodności. Ta niewiasta oznajmiła publicznie, iżby tego Bożka tak kosztownie nie czcili, gdyż kiedyś na dwie części pęknie. Wskutek tego pojmano ją i tak długo dręczono, dopóki nie wyprosiła sobie u Boga objawienia, kiedy to nastąpi. Tego bowiem kapłani bałwochwalczy od niej dowiedzieć się chcieli. Rzekła więc wreszcie, posąg się skruszy, skoro czysta dziewica porodzi syna. Gdy to powiedziała, wyśmiano ją i jako pozbawioną rozumu wypuszczono. Teraz przypomnieli sobie to ludzie i przekonali się, że miała słuszność. Widziałam też, że burmistrzowie Rzymu, z których jeden nazywał się Lentulus i był przodkiem przyjaciela świętego Piotra w Rzymie i kapłana męczennika Mojżesza, dowiadywali się o owym zdarzeniu i o owej studni z oliwą. Cesarza Augusta widziałam tej nocy na Kapitolu, gdzie miał widzenie tęczy, z wizerunkiem dziewicy i dzieciątka. Wyrocznia, której kazał pytać, takie wyrzekła zdanie: Narodziło się dziecię, któremu wszyscy ustąpić musimy. Potem synowi dziewicy, jako pierworodnemu boga, kazał zbudować ołtarz i składać ofiary. W Egipcie. Również widziałam obraz. Było to daleko poza Matareą, Heliopolis i Memfis. Był tam wielki Bożek, który wpierw różne głosił wyroki. Ten naraz o nie miał, a król kazał w całym kraju wielkie składać ofiary. Wtedy na rozkaz Boga ów Bożek musiał powiedzieć, iż milczy i ustąpić musi. Gdyż narodził się z dziewicy syn, i że mu tutaj świątynia wystawiona zostanie. Król chciał mu potem świątynię obok wystawić. Nie znam już dokładnie tej historii. Lecz Bożka usunięto, a na tym miejscu stanęła świątynia na cześć dziewicy z dzieciątkiem, o której on głosił i której potem. Na sposób pogański cześć oddawano. W kraju świętych trzech króli widziałam wielki cud. Na jednej górze mieli wieżę, gdzie na przemian zawsze jeden z nich z kilku kapłanami przebywał, by w gwiazdy się wpatrywać. Co w gwiazdach widzieli, spisywali i udzielali sobie. Tej nocy było tutaj dwóch króli, Menzor i Sair. Trzeci, który mieszkał na wschód od Morza Kaspijskiego i nazywał się Teokeno, nie był obecnym. Był to jakiś rodzaj konstelacji, na który zawsze patrzył i na którego zmiany uważali. Wtedy otrzymywali widzenia i obrazy na niebie. Tak było i dzisiejszej nocy, i to w kilku odmianach. Nie była to jedna gwiazda, w której ów obraz widzieli. Było więcej gwiazd w jednej figurze i jakieś poruszenie w gwiazdach. Widzieli piękną, kolorową tęczę ponad obrazem księżyca, na której siedziała dziewica. Lewa noga była w postawie siedzącej. Prawa więcej prosto opadała na dół i spoczywała na księżycu. Po lewej stronie dziewicy widać było ponad tęczą winną latorośl, po prawej stronie kiść kłosów. Przed dziewicą widziałam ukazujący się lub jaśniej z swego blasku występujący kształt kielicha, jakby kielicha wieczerzy pańskiej. Z kielicha wznosiło się w górę dzieciątko, a ponad dzieciątkiem widniała jasna tarcza, jakby próżna monstrancja, z której promienie jakby kłocy wychodziły. Miałam przy tym wyobrażenie sakramentu. Po lewej stronie dziewicy wznosił się ośmiograniasty kościół ze złotą bramą. I z dwoma małymi drzwiami bocznymi. Dziewica posunęła prawą ręką dzieciątko i hostię ku kościołowi, który podczas tego stał się wielkim i w którym spostrzegłam trójcę przenajświętszą. Ponad kościołem wznosiła się wieża. Te same obrazy widział też w ojczyźnie swojej Teokeno, trzeci z owych króli. Dzieciątko Jezus. Matki Boskiej nie było, by je obronić. Przychodziły dzieci z różgami i z biczami rozmaitego gatunku i uderzały je w twarz aż do krwi, a ono, Mile zasłaniało się rączkami, zaś najmniejsze dzieci złośliwie biły je po rączkach. Niektórym rodzice sami rózgi zwijali i skręcali. Przychodziły z cierniami, pokrzywami, batami, kijami różnymi, a każde miało swe znaczenie. Jedno przyszło z zupełnie cienką rózgą, jakby złodygą, a gdy na nie chciało uderzyć, nadłamała się łodyga i padła na nie samo. Znałam kilka tych dzieci, inne chełpiły się wytwornymi szatami. Z niektórych zdjęłam te suknie i dobrze je wychłostałam. Gdy Maryja jeszcze przed żłupkiem stała, rozważając, Zbliżyli się pastuszkowie z swymi żonami. Było pięć osób. By im zrobić miejsce, iżby do żłóbka dostąpić mogli, ustąpiła im święta dziewica. Miejsca udając się tam, gdzie porodziła. Ci ludzie nie oddawali właściwie pokłonu, lecz głęboko wzruszeni patrzeli na dzieciątko. A nim odeszli, nachylili się ku niemu, jakby je całując. Nastał dzień. Maryja siadała na swym zwykłym miejscu, a dzieciątko Jezus, owinięte z wolnymi rękoma i twarzą, na jej łonie spoczywało. Miała coś, jakby płótno w swych rękach, które układała i przygotowywała. Józef u wejścia przy ognisku również coś układał czy przygotowywał, jakby podstawkę, by na niej sprzęty wieszać. Stałam obok osła. Wtem weszły trzy wiekiem podeszłe niewiasty eseńskie. Przyjęto je bardzo serdecznie. Maria nie powstała. Przyniosły dość wiele darów, małych owoców, także ptaków w wielkości kaczek o czerwonych, szydłowatych dziobach, trzymając je za skrzydła, także podługowato okrągłych, na cal grubych placków, płótna i innej materii. Wszystko przyjęte było z wielką pokorą i podzięką. Były bardzo spokojne i serdeczne. Ze wzruszeniem spoglądały na dzieciątko, lecz nie dotykały go, a potem znowu, bez długiego żegnania i odprowadzania, odeszły. Tymczasem obejrzałam osła jak najdokładniej. Miał bardzo szeroki grzbiet. I pomyślałam sobie jeszcze, kochane bydlątko, już wiele dźwigało. Chciałam też doświadczyć, czy jest rzeczywiście prawdziwym, więc uchwyciłam jego włosy i zauważyłam, że były delikatne jak jedwab. Razu pewnego przyszły dwie niewiasty. Z trzema koło osiem lat mającymi dzieweczkami. Zdawały się, jakoby były znakomite, więcej obce i, że bardziej niż poprzednie, przybyły wskutek cudownego rozgłosu. Józef przyjął je bardzo pokornie. Przyniosły dary więcej wewnętrznej wartości, a mniejszych rozmiarów. Ziarna w miseczce, małych owoców, także ustawioną kupkę trójgraniastych, grubych blaszek złotych, na których wyciśnięty był stempel, jakby pieczątka. Pomyślałam, przedziwnie wygląda to, jak obraz opatrzności boskiej. Nie, jakże oko boskie mogę porównać z czerwoną ziemią. Maryja powstała i podała im dzieciątko na ręce. Trzymały je obie przez pewien czas, modląc się po cichu, z podniesionym duchem i całowały je. Owe zaś troje dziewcząt były spokojne i wzruszone. Józef i Maryja rozmawiali z nimi, a gdy odchodziły. Józef odprowadził je kawałek drogi. Ach, gdyby kto, jak owe niewiasty, mógł widzieć piękność, czystość Maryi i to zatopienie się w Bogu. Ona wie wszystko, lecz dla swej pokory jest jakby nieświadomą pojedynczych rzeczy. Jak dziecko spuszcza swe oczy. A gdy spojrzy wzrok jej jak promień jak prawda jak niepokalana światłość na wskroś przednika a to stąd pochodzi że jest zupełnie czystą zupełnie niewinną pełną ducha świętego i bez ukrytych zamysłów temu spojrzeniu Nikt oprzeć się nie zdoła. Ci ludzie przyszli jakby potajemnie, unikając wszelkiego rozgłosu w mieście. Wydawało się, jakoby przynajmniej kilka mil byli przebyli. Przy takich odwiedzinach Józef był zawsze bardzo pokornym, uchylał się nieco i przypatrywał się z dala z ubocza. Widziałam też służącą Anny, która ze starym sługą z Nazaret do żłóbka przybyła. Była wdową i spokrewnioną ze świętą rodziną. Przyniosła od Anny rozmaite potrzebne rzeczy i pozostała przy świętej dziewicy. Stary sługa wylewał łzy radości i znowu powrócił do domu, by Annę uwiadomić. Dnia następnego widziałam świętą dziewicę z dzieciątkiem Jezus i służącą, opuszczających na kilka godzin grotę. Wychodząc, zwróciła się dla schronienia swego na prawo i, uczyniwszy kilka kroków, ukryła się w grocie bocznej, w której podczas narodzenia Chrystusa wytrysnęło źródło. Mniej więcej cztery godziny zabawiła w tej jaskini. Przybyli bowiem z Betlejem szpiedzy Heroda, ponieważ przez opowiadanie pasterzy rozeszła się wieść, iż tam stał się cud z pewnym dzieciątkiem. Widziałam, że owi ludzie pomówili kilka słów z Józefem, którego przed jaskinią spotkali i że go opuścili. Z uprzejmym uśmiechem. Jaskinia z żłóbkiem położona jest właściwie w bardzo miłym i spokojnym zaciszu. Nikt tu z Betlejem nie przychodzi, tylko pasterze tu przebywają. W ogóle nikt się teraz wiele nie troszczy o to, co się za miastem dzieje, albowiem wskutek tak wielkiej liczby cudzoziemców. Panuje tam wielki natłok i ruch. Sprzedaje i bije się tam bardzo wiele bydła, ponieważ mnóstwo ludzi swe podatki bydlętami opłaca. Jest tam też wielu służących pogan. Cud o objawieniu się aniołów pasterzom szybko rozszedł się pomiędzy mieszkańcami mniej i więcej oddalonych dolin gór a tym samym też narodzenie dzieciątka w grocie ze żłóbkiem. dlatego też gospodarze u których święta rodzina wśród drogi wstępowała przychodzili jeden po drugim by uczcić to co nie znając ugościli widziałam że ów uprzejmy gospodarz ostatniej gospody najpierw sługi z darami wysłał a potem sam przybył, by dzieciątku cześć oddać. Także dobrą żonę owego męża, który tak niegrzecznym był dla Józefa, widziałam do żłupka przybywającą, jako też innych pasterzy i dobrych ludzi, którzy bardzo byli wzruszeni. Wszyscy mieli szaty świąteczne, a na szabat wracali do Betlejem. Owa dobra niewiasta miałaby bliżej do Jerozolimy, lecz mimo to przybyła do Betlejem. Krewny Józefa, ojciec owego Jonadaba, który podczas krzyżowania podał Jezusowi chustę, przybył także, idąc na Szabat, do żłóbka. Józef żył z nim w zgodzie. Ów krewny dowiedział się od ludzi z swej miejscowości o cudownym położeniu Józefa i przybył, by go obdarzyć i odwiedzić dzieciątko Jezus i Maryję. Lecz Józef nic nie przyjął, dając mu zastaw swą oślicę pod warunkiem, iż za otrzymane pieniądze znowu ją będzie mógł wykupić. Potem Maryja, Józef, służąca i dwaj pasterze, którzy u wejścia stali, święcili szabat w grocie. Paliła się lampa z siedmioma knotami, a na stoliku, biało i czerwono nakrytym, leżały zwoje, z których się modlili. Liczne pokarmy, które pasterze w darze przynieśli, Rozdzielane były między ubogich i używane dla gości. Ptaki na oszczepie pieczono w ogniu i posypywano kolejną mąką z ziaren rośliny, podobnej do sitowia, rosnącej licznie około Betlejem i Hebronu. Z ziaren robiono także lśniący biały kleik i pieczono placki. Pod ogniskiem Widziałam bardzo gorące i czyste otwory, w których także ptaki pieczono. Po szabacie żony Esseńczyków, pod szałasem postawionym przez Józefa i pasterzy przed wejściem do jaskini, zgotowały ucztę. Józef poszedł do miasta po kapłanów do obrzezania. W żłóbku wszystko uprzątnięto. Usunięto przegrodę, którą Józef zrobił w ganku, a podłogę kobiercami wyłożono, albowiem w tym ganku, w pobliżu samego żłubka, było miejsce obrzędu.